się bukują, więc jest może szansa, że są miejsca. No co, idziemy? Idziemy, tak, bez ręczki, to też gotuje. Bardzo dzielny pan elektryk z dużą ilością pomarańczowego kabla idzie nas podpiąć. Obsługa techniczna naszego samochodu, czyli Krzysztof. Nowa miejscówka. Na szczęście w cieniu. Dzisiaj jesteśmy pod pieniowcami, więc powinno być bardzo, bardzo fajnie. A na parkingu, na kempingu pełno kotów. Różnej maści. Dobra, witamy w nowym odcinku. Jesteśmy na kempingu nad Adriatykiem. I jest to praktycznie nasz ostatni kemping, na którym będziemy odpoczywać. Tutaj spędzimy 2 lub 3 dni. I plan jest taki, że stąd ruszamy już do domu. Po drodze odwiedzając tylko na krótko Wenecję, ale tam planujemy zatrzymać się na camperparku. I potem już jechać do domu. Kończy się nasza włoska przygoda w tym roku. Także tutaj 2-3 dni odpoczynku. Dobra, czas się dokończyć rozkładanie kamperka i zobaczyć, co dookoła nas jest, jak wygląda morze, jak wygląda plaża. Potem zobaczymy. Ostatni ten nasz kemping wypoczynkowy jest prawie nad morzem. Tu jest wyjście z kempingu. A nad morze trzeba taką ścieżką przejść, tak na oko, ja patrzę, może ze 200 metrów. Tam już chyba widać morze. Także tutaj planujemy jutro na pewno plażing, dzisiaj może jakiś spacer. No i zobaczymy, czy się będziemy zbierać jeszcze w niedzielę, czy w poniedziałek, czy we wtorek. Może we wtorek, Magda, co? Dzisiaj mamy sobotę. Dzisiaj jest sobota, 30 września. To tak, żeby się nie zgubić. Jutro 1 października. Niedziela. Niedziela. I do jutra mamy zapłacone, a z wtorkiem to się jeszcze zobaczy. Poniedziałek mamy zapłacone. Tak. Zapłaciliśmy za 2 noce. Czyli dzisiaj jest sobota, niedziela, poniedziałek. Człowiek jak żyje bez kalendarza, to trochę mu się to wszystko myli potem. Nic, idziemy obejrzeć plażę. No dobra, słuchajcie, jesteśmy na plaży. Tym razem nad Adriatykiem. Plaża piaszczysta. Duża, szeroka, ludzi nie za dużo. Także chyba mamy gotowy plan na jutrzejszy dzień. Idziemy zobaczyć, jak z wodą. Jest ok. Morze mokre. Dużo muszelek. Tam widać miasto. Generalnie duże plażowisko. To co, dzisiaj spacer jakiś, przekąska, piwko, a jutro tu się instalujemy. I co, o tym, co tu będziemy robić i o tym, jak wygląda ten kemping olbrzymi, to wam opowiemy już jutro pewnie. Tak myślę. Magda tu coś pluje spod wody. Chodź zobacz. Widzisz to? Widzę. Jak je wciągnie? Może jak nie opluje. Wszędzie tak jest to. Ale nie chyba właśnie wybierają to, co pluje. To, co pluje. Ludzie zbierają tutaj małe muszelki. To się chyba nazywa sercówki. Masowo jest tutaj to wybierane i wyjadane. Ja się nie podejmuję, bo się okaże, że zbierzemy nie takie, się jakichś trujących najemy. Zobaczą, będzie w Polsce. Tak, lepiej nie.
Dobra. Wróciliśmy z plaży i idziemy na spacer po kempingu. Kemping jest olbrzymi. To jest jeden z tych wielkich molochów. I tak jak na południu często bywa, to jest takie połączenie kempingu z ogrodem działkowym. Takie trochę RODOS tutaj jest. Dużo jest tak zwanych wrostów. To znaczy przyczepy zaparkowane na stałe, zainstalowane na podmurówkach ze zdjętymi kołami i one już nie wyjeżdżają. Są też domki, chyba takie, które można dzierżawić całorocznie i widać, że tutaj dużo jest takich rezydentów, a pomiędzy to są poupychane parcele, gdzie można stanąć z kamperem czy przyczepą. Idziemy zobaczyć toalety. Czego tu się można spodziewać? Znaleźliśmy pawilon sanitarny. Powiedziałbym, że jest średnio dobry. Nie jest najgorzej, nie jest przepięknie, ale tragedii nie ma, da się skorzystać. Idziemy dalej oglądać resztę kempingu. Zobaczcie, co tutaj nawet ten basen jest. Mamy tak, plażę, miejsce na śmieci, bar, restaurant, market, beauty center, miejsce do zabawy dla dzieci i basen. Idziemy się przejść po tym kempingu, zobaczyć, bo tutaj jak mamy 2-3 dni spędzić i nie mamy zamiaru nawet nosa z tego kempingu wychylić, to musimy zobaczyć, co nas tu za atrakcje czekają. Aha, informacja o cenie, żeby potem nie zapomnieć. Kemping z kartą ACSI kosztuje 23 euro za dobę. Co dziwne, bez żadnych lokalnych podatków. Także to jest 23 euro do zapłacenia. I tak naprawdę myśmy chcieli tutaj obejrzeć kilka różnych kempingów. Bardziej na południe nawet, tam w okolicy Rimini. Ale dzisiaj sprawdziłem aplikację ACSI i się okazuje, że większość tych kempingów jest po prostu już pozamykana. One są do 17 września albo zamykają się dzisiaj, bo są do końca września. Ten kemping jest całoroczny, dlatego zdecydowaliśmy się tutaj przyjechać. No i zobaczyliśmy też na mapce, że jest olbrzymi, w związku z tym stwierdziliśmy, że na pewno jakieś miejsce gdzieś się tutaj znajdzie. I zobaczcie, przyczepy, domki, wrosty i między to poupychane parcele na kampery. Bardzo typowa rzecz we Włoszech, podobne rzeczy widzieliśmy w Portugalii, podobne rzeczy widzieliśmy w Grecji. Czyli połączenie kempingu z działką. Jest barber i beauty center. Nie wiem, czy jestem wystarczająco śliczny, czy jeszcze mi Magda jakiś zabieg zafunduje. Cię trzeba wysłać do barbera, bo cię za bezdomnego wezmą na ulicy. No i że opalony na czarno, to jeszcze zarośnięty jak nie wiem co. I zamknie mnie straż miejska miejscowa. Zamknie cię. Idziemy do Wenecji cię nie wpuszczą w takim stanie. Witamy w nowym dniu. Mamy niedzielę, 1 października. Siedzimy sobie nad plaży, nad Adriatykiem i plan na najbliższe 2 dni, dzisiaj, jutro jest taki. Odpoczywamy sobie, korzystamy póki możemy jeszcze ze słońca, z plaży, z morza. Na plaży całkiem pusto, cicho, morze spokojne, pogoda piękna. Magda znalazła jakieś ryby w morzu. Założę obudowę do zdjęć podwodnych i spróbuję nakręcić te ryby.
Chyba czas wstawać. Dzień dobry, Maktuś, wstajemy. Halo, halo, dzień dobry. Otwieramy oczka. No ale ja mam urlop jeszcze. Ale dzisiaj jedziemy do Wenecji. Chcesz jechać do Wenecji? No właśnie tak nie wiem. Nigdy nie byłam, wszyscy byli. Myśmy nigdy nie byli w Wenecji. To ty rób kawę, a ja ogarniam wnętrze w takim razie. Dobra, dzisiaj mamy ostatni dzień w Cesenatico. Spędziliśmy tutaj prawie 3 spokojne dni na plaży. Filmów z tego jest mało, bo robiliśmy mało. Głównie odpoczywaliśmy, siedzieliśmy na plaży i żeśmy złapali naprawdę fajny relaks. Dzisiaj ruszamy już w drogę powrotną do Polski i tak naprawdę ostatni punkt naszej wycieczki to dzisiaj kawa i lody w Wenecji. Taki jest plan. Tak. To wstaje. Na razie idę zrobić kawę dla nas. Wiecie co, ja tak bardzo lubię, jak wstaję i tak mój mąż się krząta i tak kawę robi i tak coś tam przyniesie, wyniesie, kubeczki znajdzie. To takie bardzo miłe jest. Ale jedna rzecz, która nas też ciągnie już do domu, oprócz tego, że tam kot tęsknił, to jest to, że naprawdę zrobiło się chłodno. Patrzcie, Krzysiek już chodzi nie tylko w piżamie, ale też w polarku. Naprawdę rano jest rześko, nie wiem, jest jakieś 15 stopni? W nocy dobrze poniżej 20 stopni spada temperatura. No już ja już śpię pozawijana w śpiwór zupełnie. Toczymy walkę o poduszkę, bo mamy taką jedną specjalną. Musimy ustalić, gdzie się kupuje drugą poduszkę. O, teraz cię widać z poduszką. Najwygodniejsza poduszka, zobaczcie, świnka. Jest tak mięciutka. Dostaliśmy ją przypadkiem w prezencie. Tak, bo przejęliśmy ją, bo tą poduszkę dostało dziecko, które nas odwiedziło 2 lata temu. Dziecko z Ukrainy, ale nie zapakowało się z poduszką, wracając do domu. I poduszka, którą podarowała zresztą dziecku nasza przyjaciółka Hania, została. I ja w tym roku ją włożyłam do kamperka i okazało się, że jest to najlepsza poduszka na świecie. I ja mogę z niej korzystać w dni nieparzyste, a Krzysiek w parzyste. Kawa wstawiona. Teraz to już naprawdę wstajemy. Jemy ostatnie śniadanie w Cesenatico i ruszamy w drogę powrotną. Magda, wstawaj, bo trzeba się do lodówki dostać. To jeszcze raz ogłoszenie. Poszukujemy drugiej świnki do pary. Może być inny stworek, ale żeby była tak samo wygodna. Taka mięciutka i pod główkę i tak taka przytulaśna. Kto ma świnkę do pary? Na śniadanko pan poleca? Dzisiaj powiem wam ulubione śniadanie Magdy we Włoszech. Kanapki z mortadelą, prawdziwą włoską. W domu Magda by nie ruszyła mortadeli. A we Włoszech to jest najlepsze śniadanie. Jeszcze jak mią Włosi sprzedają, bo to akurat jest z marketu. Ale najbardziej lubię taką, przepraszam, bo jest rano. O, i to jest prawdziwie nagrywany film rano, bo ja ziewam. Najbardziej lubię taką, jak idę rano do sklepu i tam o 6 plasterków, żeby mi ukroili cienko. Do tego pomidorek. I to jest najfajniej. Bo ostatni pomidor, musimy do pana warzywka jakiegoś zajrzeć. Jeszcze my dwa? Jeszcze są 2 w spiżarce. A, czyli nam wystarczy do końca wyjazdu pewnie. Jakoś sobie damy radę. No dobra. Tak naprawdę to zapasy jeszcze mamy. Trzeba by tylko kupić pieczywo. Po prostu kawałek bułki. I to jest jedyne, czego nam brakuje. Chyba owoce nam się skończyły. I owoce. No dobra. Idę po sól jeszcze. Idź.
jeszcze Wenecja, jako taka wisienka na torcie. Zobaczymy tak naprawdę, jak to tam jest. Czy warto? Czy warto? My czy naprawdę idziemy na taki spacer? Nie, dzisiaj nie będzie takiego planowego, dużego, konkretnego zwiedzania Wenecji. Dzisiaj tak naprawdę w planach jest wypad do Wenecji i to, co mówiłem wcześniej, zjeść lody i wypić kawę na placu Świętego Marka, to jest plan na dziś. I to jest plan maksimum. Bo tak naprawdę, nie wiem, czy wam kiedyś mówiliśmy, ale my mamy plan kolejnych wyjazdów 2 lata naprzód. I do Włoch planujemy za 2 lata wrócić. I wtedy, już jak dzisiaj obadamy temat Wenecji, to pewnie przyjedziemy na dłużej do Wenecji. O ile nam się w ogóle Wenecja spodoba. Więc dzisiaj jest rekonesans, rozpoznanie, tak? A plan jest na taki na włoską wyprawę za 2 lata. Mówimy chyba smacznego, bo ja nie dość, że ziewam, to jestem głodna. I potem pokażę wam, jak się pakujemy stąd i ruszamy. I naprawdę ruszamy w drogę do Polski. Tak. No i cóż, kochani, kończymy pobyt nad Adriatykiem i z tego, co widziałam, już nawigacja jest ustawiona. Ruszamy do Wenecji. To jest koniec tego naszego bardzo, bardzo leniwego odcinka, pełnego piasku, muszelek, szumu morza, bo czas jechać dalej. Zapraszam was na kolejny odcinek. Subskrybujcie, lajkujcie, zadawajcie nam pytania. Pytajcie o to, co was interesuje na kempingach. Postaramy się na wszystkie odpowiedzieć i jeszcze raz serdecznie was pozdrawiamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ciekawe, czy mnie zabierze. Uwaga. O! Można? Jedziemy. Gdzie? Do Wenecji. To wsiadam.